Siemanko wszystkim. Dzisiaj jedziemy wywiadowczo. Jedziemy zobaczyć na zbiornik 3310 w Korytowie. Jest to okręg wobrzyski, a zbiornikiem zajmuje się bodajże koło Kłodzko, ale tego nie ma na 100%. W każdym razie 10 października koło zostało zarybione. Zbiornik 3310 Korytów. Oprócz tego jeszcze kilka innych zbiorników, ale dzisiaj jedziemy typowo zobaczyć na ten zbiornik, jak to wygląda po zarybieniu. Kwarantanna się skończyła 24. Dzisiaj mamy bodajże 26. Nie wiem, nie nadążę. No, w każdym razie jest kilka dni od otworzenia po kwarantannie. Byliśmy w drugi dzień po otworzeniu. Było może ze 100 wędkarzy. Oczywiście nikt nic nie łapał, każdy płakał. Że PZW, a dlaczego tak mało zarybiają? A to są wędkarze typu takiego, że oni przyjeżdżają typowo po rybę, bo jak mi złapią karpia, to jemu się karta nie wróci. Dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda, ile jest ludzi. Jedziemy wywiadowczo, tak jak już mówiłem. Może popytamy trochę wędkarzy, co oni odnośnie PZW. Czy może też są za tym, żeby płacić jedną opłatę za całą kartę na całą Polskę, nie tylko okręgi. Myślę, że też to by było niegłupie. Mały rekin to wrzucił. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków z tego teamu. Popytamy, zobaczymy. Może jak będzie miejscówka, jak się trafi jakieś miejsce wolne, może się rozłożymy, może coś rzucimy, w co wątpię. Bo tam pewnie zapchane jest jak zwykle. Tam jest oczywiście zawsze na telefon. Jeden schodzi, dzwoni do Zenka. Zenek, przyjeżdżaj, bo ja schodzę. Zenek schodzi, dzwoni, Kazik, przyjeżdżaj, bo ja schodzę. I tak cały dzień tam. Ponoć jest spuszczone 600 kg karpia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ktoś w ogóle cokolwiek złapał? No, będziemy nagrywać dalej na miejscu. Do zobaczenia. No, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy ci ludzie kurwa się pozwalniali na czas wyjebania karpia z Korytowa. Ale chyba tak, cały czas się ludzie zjeżdżają. Ludzi w chuj. Jak zwykle. Zoom wielki, czy tylko tak go podgląda? No, sprawa wygląda tak, że nie dało na rady nagrać naszych brań na Korytowie. Bo niestety padła nam bateria w kamerze. Ale ogólnie z jednej strony powyciągali na białe robaczki może z 8 albo 9 karpi. Od mojej strony gościu jednego, takie 47. U mnie jedno branie, ale cienizna. No i generalnie ciągną. Takie 44-47 cm. Zdarzało się takie 35-32. Nawet te 32 to niektórzy sobie biorą, nie patrzą na wymiary. No typowo mięsiarze. No co, no my jedziemy 5 na 100%, Srebrna Góra, tu już będzie większa ekipa, konkretniejszy film, bardziej z lepszym nastawieniem i z tego na pewno będziecie mieli fajną relację z dużą ekipą. Mam nadzieję, że z fajnymi braniami, fajnymi rybami, że do zobaczenia nad wodą. No i w sumie o najważniejszym bym zapomniał. Odnośnie pytania małego rekina. Co uważacie o opłacie karty wędkarskiej? Nie jako okręg, a jako całościowa na całą Polskę. Tutaj akurat pytaliśmy wędkarzy, odpowiadali, że oczywiście na całą Polskę, że mogłoby kosztować więcej, ale jedna karta na całą Polskę, żadnych okręgów, żadnego karmienia darmozjadów, którzy siedzą w okręgach i tylko czekają na nasze pieniążki, a oczywiście za te pieniądze nie robią nic. Ani nie zarybiają konkretnie tych ryb, tych łowisk, ani nawet nie robią konkretnych dojazdów do tych łowisk.
Także ja też jestem za tym, żeby była jedna karta, jedna opłata na cały kraj. Co wy uważacie? Piszcie w komentarzach. Będziemy starać się wam odpowiadać. I na pewno będziemy wasze komentarze pewnie podrzucać dalej. Na 100% do mojego rekina, który rzucił to hasło. Żeby tutaj robić takie rozpoznanie w tym. Jak wędkarze, bo to generalnie my jesteśmy PZW. To nie zarządy, tylko my jako wędkarze, my to tworzymy całe to PZW. Bez nas PZW nie istnieje kompletnie. Także mam nadzieję, że będziecie pisać, odpowiadać. I coś trzeba działać w tym kierunku, bo naprawdę dzieje się coraz gorzej. Składki idą coraz wyżej, coraz droższe. Już nie mówię w ogóle o sprzęcie wędkarskim, który tam kosztuje bagatela, bo tutaj to już w ogóle są ceny jakieś śmieszne. Ale można kupić taniej, można kupić drożej. A karty nie kupimy taniej, ewentualnie będziemy kupować tylko drożej. Także piszcie w komentarzach, co o tych myślicie. Będziemy czytać. Jeszcze raz, do zobaczyska nad wodą.